kości jest Jezus Chrystus. Żyd. Żyd krwi i kości. To król i Pan. Nic się na tej ziemi nie dzieje bez Niego. Nic powstać nie może. To dobry Bóg. Wspaniały król. To król. Pan panów. Wiecie co? 2000 lat temu do Jezusa przyszedł taki człowiek o imieniu Nikodem. I on powiedział do niego: Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby zostać zbawiony? A Jezus mu powiedział: dobry jest tylko sam Bóg. I powiedział mu Jezus: przestrzegaj wszystkich przykazań. A on powiedział: Panie, przestrzegam wszystkich przykazań od dziecka. A Jezus mu powiedział: zrób jedno, sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim i chodź za mną. I wiecie co? To zdruzgotało tego człowieka, bo ten człowiek nie chciał pójść za Chrystusem. Wiecie co to znaczy pójść za Bogiem? To znaczy oddać Mu, powierzyć swoje życie, wyznać i uznać, że już nie ja, nie moje ego, ale Jezus rządzi. Wiecie co? Jesteście, stajecie się wtedy wolnymi ludźmi, wolnymi od wszelkich trosk, od wszelkich niemocy, od chorób. Diabeł, zwykły frajer, nie ma na was już nic. Nic. Słowo Boże mówi, że łaską jesteśmy zbawieni, ale tylko ci, którzy uznają Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Nie ci, którzy mi się wydaje tak, ale to wszystko jest poprzez wyznanie ust. Może nigdy nie myśleliście, po co wam języki, ale właśnie po to, aby wyznać, że Jezus jest Panem. Nie ma przejściweczki, nie ma pośrednika. Nie ma, nie ma, nie ma żadnej Marii. My jesteśmy maryjnymi ludźmi, wiecie dlaczego? Bo robimy wszystko to, co ona powiedziała, a Maria powiedziała: róbcie wszystko, co czyni mój Syn. I to właśnie czynimy. Głosimy Ewangelię, dobrą nowinę, że nie musicie się starać, nie musicie się o nic starać, ale wystarczy, jeśli uznacie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, pójdziecie do nieba. Wiecie, to wspaniała rzecz, niczego się nie bać. To wspaniała rzecz, uzdrawiać ludzi. Wspaniała, bo to dobry Ojciec. On chce dla nas samych najlepszych rzeczy. Samych najlepszych. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiecie co? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Dlatego potrzebny nam jest Bóg do tego, aby żyć na tej ziemi. Aby w ogóle funkcjonować. Bo inaczej ten frajer diabeł nas dojedzie. Możecie być wolni, jeżeli tylko chcecie. Ale wiecie co? Musicie uznać, bez Boga nie jesteście w stanie sami nic zrobić. Wtedy podchodzicie pod prawo. Musicie przestrzegać przykazań. Wiecie co? My nie przestrzegamy przykazań. Może wam się to wydaje dziwne i bardzo kontrowersyjne. Ale Bóg powiedział, że łaska nad nami panuje. Łaska. Łaska to nie przykazania. My się nie staramy być dobrymi ludźmi, a nimi jesteśmy. Dlaczego? Bo wzięliśmy tą łaskę z nieba. On nam dał, bo to jest dobry Ojciec i On łaskawie tego rozdaje. Mnóstwo, dla każdego. Łaska. Zdrowie, życie, co chcecie. Podchodźcie do nas. Podchodźcie. Nie wstydźcie się. Naprawdę, Jezus jest dobrym Bogiem. On oddał swoje życie, abyśmy my nie musieli cierpieć. Oddał nam siebie, abyśmy mogli zwyciężać. Po to tu jesteśmy. Po to tutaj mówimy do was, bo was kochamy po prostu. Nie jesteśmy zboczyńcami religijnymi, że sobie pochodzimy, nie jesteśmy Jehowymi, nie jesteśmy protestantami, jesteśmy ludźmi, którzy spotkali realnie żywego Boga. Wiecie co? Ja 30 lat normalnie funkcjonowałem, 30 lat chodziłem do kościoła, albo i nie chodziłem, w zależności jak mi się chciało. I tak sobie żyłem i myślałem, że to jest pełnia życia. Wybudowałem dom, mam żonę i dwójkę dzieci i myślałem, że to jest pełnia szczęścia. Ale wiecie co? Co jakiś czas dochodziły do mnie różnego rodzaju troski. Bo ten świat jest pełen trosk. Ten świat jest pełen dnia jutrzejszego. Zastanawiania się, co będzie. I ja tak sobie żyłem. Ale któregoś dnia spotkałem człowieka, który mówił do mnie o dobrym Bogu, tak jak wy teraz słyszycie, że Bóg jest dobry i tylko dobry. I ja wtedy stwierdziłem, że ktoś tu kłamie, albo to, co ja wiem o Bogu, albo On kłamie. Bo mi zawsze mówili, że muszę być dobrym człowiekiem i zasłużyć na niebo. Zawsze mi mówili, że muszę na coś zasłużyć. Że muszę starać się być dobrym. Że może pójdę wtedy do nieba, a może do piekła, a może do czysta. Ale wiecie co? On mi powiedział wtedy, że Słowo Boże mówi o łasce, że łaską człowiek jest zbawiony nie z uczynków. Żeby się nie chlubił.
I że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że zmartwychwstał i uwierzysz w to, że grzech już nad tobą nie panuje, że Jezus umarł za każdy twój grzech, obecny, przeszły i przyszły, zbawiony będziesz. Widzicie, co to wspaniała rzecz. I to się wydarzyło w moim życiu 4 lata temu. Ja wiedziałem, że jestem w środku martwym człowiekiem. Tak przyszedł Bóg do mnie i się objawił. Ja go nie widziałem i nie słyszałem, ale wiedziałem, że w środku jestem martwy. Wiedziałem, że coś jest nie tak. I wtedy zawołałem: Boże, co ja mam z tym zrobić? Ja Cię w ogóle nie znam. Ja Cię potrzebuję do swojego życia, ale nic o Tobie nie wiem. To wszystko, co do tej pory wiedziałem, to kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że nic nie działało w moim życiu. Mogłem sobie trzaskać pacierze w tej nic nie działało. Ale wtedy zawołałem: Boże, ja Ciebie potrzebuję. I On do mnie przyszedł. Nie widziałem Go i nie słyszałem, ale poczułem, że w środku jestem żywym człowiekiem. Że coś się w moim życiu zmieniło. I wiecie co? Nie stałem się od razu lepszym człowiekiem, bo Bóg nie zmienia, On nie ulepsza ludzi. On zradza ich na nowo. Ja nie stałem się lepszym człowiekiem, stałem się nowym człowiekiem. I to Jezus mówił: musicie się na nowo narodzić. Wasz duch musi się na nowo narodzić, bo inaczej pójdziecie do piekła. Ale jest dobra nowina. Jezus Chrystus załatwił nam wejściówkę. To On, Jezus Chrystus, załatwił nam wejściówkę. Jeżeli uznacie Go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli to powiecie głośno, nie w myślach, to zbawieni będziecie. Będziemy tu jeszcze przez chwilę. O godzinie 14 na Senatorskiej 9. Jeżeli się wstydzicie i nie potraficie podejść, nie możecie, albo jesteście wszyscy zdrowi, wszyscy jesteście pouwalniani, okej, ale jeżeli nie, zapraszam Was na Senatorską 9. Tam będziemy manifestowali Bożą moc. Będziemy uzdrawiali. Będziemy uwalniali. Jeśli trzeba, wskrzesimy, jeśli padniecie. Nie ma problemu. Bóg jest wielki. Ale bardzo dobrze.